Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek pragnę poświęcić strategiom budowania własnej floty i jest skierowany głównie do nowych graczy. Każdy gracz planujący grać w Star Citizen jako minimum musi posiadać pakiet startowy. Pakiet startowy daje dostęp do samej gry, jak również dostęp do trwającej obecnie alfy. Taki pakiet może zawierać również Squadron 42, czyli kampanię dla single playera. Kampania jest do kupienia również osobno, ale w paczce jest taniej. Do gry w Star Citizena nie potrzeba nic więcej niż podstawowa paczka, ale wielu graczy chce zacząć z czymś więcej niż z podstawowym statkiem. Dla tych osób z pewnością przyda się garść informacji, jak to właściwie robić. Jeżeli posiadamy już paczkę startową, to można kupić dodatkowe statki bez tej paczki. Daje nam to większy wybór statków, jak również niższe ceny. Warto jednak o paru drobiazgach wiedzieć. Aby kupić taki statek, wchodzimy do Store Extras Standalone Ships. Nie wszystkie statki dostępne są cały czas, jednak CIC regularnie robi sprzedaże, na których pojedyncze statki lub całe zestawy są sprzedawane. Kupno zestawu pozwala kupić dany statek taniej, niż kupowałoby się go osobno. Statki mają różną długość ubezpieczenia. Gdy statek pojawia się pierwszy raz w sprzedaży, to z reguły pojawia się w tzw. LTI, czyli Lifetime Insurance, ubezpieczeniem na cały cykl życia gry. Teoretycznie tego ubezpieczenia nie można stracić, ale już teraz wiadomo, że jeżeli ktoś będzie używał tak ubezpieczonych statków jako kamikadze, to CIC zarezerwował sobie prawo do wygaszenia również takiego ubezpieczenia. Ubezpieczony statek odzyskujemy z takimi modułami, z jakimi był ubezpieczony. Jednocześnie nie tracimy wtedy ubezpieczenia i obowiązuje ono dalej przez cały okres ubezpieczenia. Obejmuje ono wszystko, z czym statek został zakupiony. To oznacza, że nie obejmuje wyposażenia, które zostanie dołożone później, w tym również towaru. Osobiście polecałbym posiadanie LTI na drogich statkach, takich powyżej 200 dolarów. Co prawda była mowa, że ubezpieczenie LTI nie będzie drogie, w związku z tym nie będzie odgrywało dużej roli, to jednak obstawiam, że będzie ono procentowo uzależnione od wartości statku. To oznacza, że przy drogich jednostkach będzie odgrywało sporą wartość. Ubezpieczenie podane w miesiącach odnosi się do miesięcy w grze, a nie miesięcy naszych. Te w grze będą lecieć około 4 razy szybciej. Plus jest jednak taki, że będzie ono lecieć tylko wtedy, gdy gramy. Jeżeli ktoś będzie grał sporadycznie, to takie 6-miesięczne ubezpieczenie może wystarczyć nawet na 2 lata. Jeżeli chcemy się statku pozbyć, to zawsze możemy go przetopić, czyli wymienić na kredyty. Za te kredyty możemy dokonać zakupu innego statku lub upgrade'u. Cała procedura zakupu przebiega tak samo, ale na końcu należy wybrać przycisk Credits and Coupons i wprowadzić ilość kredytów, które chcemy dodać. Jeżeli nam nie wystarczy lub nie chcemy inwestować pełnej kwoty, to resztę możemy dopłacić normalnie za pieniądze. Zakup wykonany w ten sposób jest jednak przypisany do naszego konta i nie możemy go podarować innemu graczowi. Istnieje coś takiego jak CCU, czyli Cross Chassis Upgrade. Jest to produkt, który pozwala nam zamienić jeden statek na inny. CCU zawsze jest ze statku o tej samej lub niższej cenie, do statku droższego. Jeżeli mamy paczkę ze statkiem, ale chcemy, żeby była czymś innym, to CCU pozwoli nam na taką zamianę. Co ciekawe, jeżeli CCU kupimy za kredyty, a statek jest kupiony za pieniądze, to możemy cały statek podniesiony do wyższej wersji zgiftować, mimo że upgrade był kupiony za kredyty. Po przepaleniu statku lub upgrade'u odzyskamy kredyty, a sam produkt trafia do buyback. Buyback jest miejscem, z którego możemy odkupić statek, który już mieliśmy wcześniej, nawet jeżeli go nie ma obecnie w sprzedaży. Nie należy jednak zakładać, że odkupimy go po tej samej cenie, po której go przetopiliśmy. Odkupiony statek w formie pierwotnej, jeżeli były na nim upgrade'y, to odzyskamy tylko pierwotny statek bez naniesionych CCU. Z buyback za kredyty można odkupić tylko raz na 3 miesiące, ale za pieniądze możemy odkupić w każdym momencie. Niektóre rzeczy w buyback stają się czasem niedostępne, więc nie należy traktować tego miejsca jako składowiska rzeczy na później. Na koniec troszkę trików. CCU naniesione na LTI ma LTI. To oznacza, że jeżeli mamy Dragonfly'a z LTI i naniesiemy na niego upgrade do Starfarera, to mamy Starfarera z LTI. Jeżeli w sprzedaży jest statek, którego normalnie nie ma, to może warto by kupić na niego upgrade za 0 albo za 5 dolarów,
po to, żeby go użyć, jak będzie z nas stać na pełną wartość statku. W takim wypadku kupujemy statek, z którego jest upgrade i nanosimy na niego CCU, które kupiliśmy wcześniej. Statki, które jeszcze nie są dostępne, są o przynajmniej 30% tańsze niż gdy wyjdą. Nawet jeżeli nie planujemy ostatecznie posiadać takiego statku, to może być warto mieć na niego upgrade. Jeżeli statek kosztuje $150, to po wyjściu może kosztować 200 albo i więcej. Jeżeli upgrade kosztował 0, to za 0 kupiliśmy upgrade ze statku za 150 do statku za 200. Ponieważ mamy możliwości dalej upgrade'ować, to możemy mieć na przykład Redeemera za 200, a nie za $250. Takich upgrade'ów można nałożyć oczywiście kilka i oszczędności mogą być znacznie większe. Czasem może się opłacać kupić statki w paczce, przetapiając to, co się ma i robiąc CCU do statków, które się miało. Może się okazać, że na takiej operacji będziemy mieli kilkadziesiąt dolarów do przodu, zachowując dokładnie ten sam zestaw statków. Jeżeli ktoś ma więcej niż jedną paczkę startową, to również nie powinien rozpaczać. Może przetopić, ale może również ją zachować i mieć za darmo dodatkowego NPC-a po wyjściu gry. Normalnie NPC będzie wymagał zatrudnienia, więc może być to dodatkowy bonus. Oczywiście należy liczyć się z tym, że liczba posiadanych NPC-ów albo być może liczba możliwych do zatrudnienia na statku będzie ograniczona. W związku z tym powyżej 3-4 bym nie polecał. Oczywiście NPC-a dostajemy za każdą paczkę ponad pierwszą paczkę startową, w związku z tym drugą, trzecią, czwartą. Mam nadzieję, że ta garść informacji Wam się przydała. Jak zawsze zapraszam do nas na forum oraz na TS-a i do zobaczenia w świecie Star Citizena.